Cześć moi drogi, witam Was na kanale Helen dla miasta Opole. Nie słabo widać, ale teraz jadę właśnie na otwarcie opolskiego maratonu, który zaczyna się w tym roku od CWK. Ja już właśnie lecę, widzę, że też kilka rowerzystów się spóźniają, jak ja, ale mam nadzieję, że zdążę na samy początek. Tu już mamy puste, przygotowane. O, już są policjanci. Już startowali pierwsze osoby. Biega i po prostu atmosfera jest niesamowita. W kilku miejscach ludzie startują, finiszują, kibicują i po prostu kibicują pięknie. Jestem Oliver. Właśnie przebiegłem dychę. Swój rekord sobie. Niewiele, ale za ile? Rekord. Ile 53. Czasu? 10 km. Pięknie. No właśnie czekam teraz na żonę i jeszcze na kolegę, który też biegł. Pięknie. Jakie masz wrażenie? Nogi mnie bolą, ale dzisiaj było naprawdę mega. Mimo tego, że jest słońce, to fajny, zimny wiatr. 8 maraton w Opolu. Jest Arkadiusz, pan Arkadiusz Wiśniewski. Tak jest, to kolejny. Duże brawa dla niego, czerwona koszulka. Jak wrażenie? No nie mogę mówić, bo płuc brakuje. Jak również. Tak, najlepsza regeneracja, kefir. Opola, Mleczna Dolina. Najlepsze, żeby odbudować się jutro opowiedz jeszcze raz. Trasa całkiem przyjemna, dużo asfaltu, więc nie było ciężko. Niewiele podbiegów, były zające, więc się za nimi dobrze biegło. Chłopaki dawali radę, organizacja fajna, przyjemnie bardzo. Jak masz na imię? Lila. Skąd jesteś? Z Opola. A ile biegło dzisiaj? 10 km. Jakie masz wrażenie? Bardzo fajnie. Przede wszystkim, że się udało dobiec na luzie. Nie biegłam dla czasu, tylko po to, żeby przebiec, bo jestem totalnie asportowa, więc to, że przebiegłam, to i tak jest na miejscu. Zawsze biegnę po to, żeby sobie coś udowodnić. Widzę, że zaczynają się puszczać kolory. A dlaczego masz tyle imion na swojej koszulce? No bo tu są osoby z pracy, z mojego zespołu, które... Wspierali, pracowali zamiast ciebie, nie, kiedy ćwiczyła? Nie wszystkie biegały, a tak to sobie mogą pobiec ze mną, bo też myślę o nich jak zwykle. Po prostu jest maraton na każdy bieg i gust. W tej chwili jeszcze trwa główny maraton o 42 km. Część osób już skończyła półmaraton i 10 km. Także fajnie, fajnie się dzieje. Już mamy prawie koniec wydarzenia. W tym roku ponad 700 uczestników w tym maratonie. To jest ósmy maraton Opola.
teraz już najdłuższe dystanse ludzie kończą i naprawdę jest świetnym po prostu. A ja w tej chwili jadę na kolejną imprezę, o której możecie się dowiedzieć w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Oczywiście subskrybujcie ten kanał i do kolejnego odcinku. Wszystkim pa!